Dzień dobry, moi drodzy, no więc właśnie, co ja o tym wszystkim myślę, kochani. Od paru dni na YouTubie, na Facebooku i tamtych różnych innych społecznościówkach pojawiają się takie komentarze, dlaczego nie ma nigdzie głosu ojca Szustaka i tak dalej, i autorytet mógłby się wypowiedzieć. Bojku. Ludzie, po pierwsze, niech nikt z was nie ośmiela się nigdy w życiu traktować mnie jako jakikolwiek autorytet, bo to jest jakiś żart. Nie, ja jestem mężczyzną w średnim wieku, który nagrywa filmiki na YouTube'a, mimo że mógłby zajmować się znacznie poważniejszymi rzeczami, którego Pan Bóg, i to dowodzi wielkiego poczucia humoru Pana Boga, zrobił swoim uczniem i jakoś się mnie nie wstydzi. I ja nie zamierzam mówić wam tutaj głosem, nie wiem, narodu, głosem kościoła, głosem czegoś tam, jakichś moich opinii. Nie, kochani. Nie ma mowy. Oczywiście za chwileczkę się wypowiem, a jakże nie, bo w końcu kręcę filmiki na YouTube, ale nie, powiem wam po prostu o tym, jak ja się w tym wszystkim odnajduję, jak ja sobie z tym radzę, a radzę sobie wyśmienicie, radzę sobie po prostu świetnie. Mam się fantastycznie w związku z całą tą sytuacją, naprawdę mimo wszystko, wiem, niektórzy już tu powiedzieli, o matko, idę stąd, bo ten to jak zawsze oczywiście, nie szkodzi. Kochani, potrzebuję parę obrazków, żeby sobie zrobić czołówkę. Więc ja sobie teraz zrobię kawę, wy wtedy zobaczycie czołówkę i po czołówce coś tam pogadamy. Moi drodzy, moi kochani, jest kawa, jest życie. Wybaczcie, jeżeli będę sobie w trakcie coś tam popijał, ale muszę się jakoś pobudzać do życia. W sensie w ogóle jestem pobudzony dość mocno, ale ciało moje jakieś takie dzisiaj słabe, w sensie bardzo mi się chce spać. Przepraszam, do rzeczy. Moi drodzy, o czym to będzie nagranie? Zobaczymy jak długie, jak mi wyjdzie, ale myślę, że w ogóle ważne nagranie. To nie jest nagranie, kochani, o moich poglądach i o tym, że będę teraz chciał przekonywać kogoś do jakichś poglądów. Kochani, moje poglądy znacie, bo nie od dzisiaj są one jawne, jeżeli chodzi o tematykę tego, co się teraz dzieje. Tak, kochani, jestem zdecydowanie przeciwnikiem wszelkiej aborcji. Dlatego, że tak mnie uczy Pan Jezus i tak mnie uczy Kościół, który to wziął od Pana Jezusa. I chciałbym, żeby nigdy na świecie żadne nienarodzone dziecko z jakiegokolwiek powodu nie traciło swojego życia. Tak jak wiecie, uważam, że nie ma to absolutnie nic wspólnego z żadnym ustawodawstwem i dla mnie wprowadzenie bądź nie wprowadzenie ustawowego zakazu nic nie zmienia, bo to wszystko dzieje się w sercach ludzi. I to nie będzie, kochani, film o tym. To nie będzie film o tym, że teraz należy triumfować, albo nie należy triumfować i tak dalej. Nawet nie chce mi się o tym gadać. Nie chce mi się gadać o różnych frakcjach w Kościele, nie chce mi się gadać o już tym bardziej o politykach i o tym, co oni wyprawiają, bo tylko może powiem jedno zdanie, jak patrzę na to, co się dzieje. I to koniec z każdej strony. W sensie w obłudzie i w zakłamaniu tego rządu, w oszołomstwie i totalnym pomyleniu opozycji, w ogóle we wszystkim, co się dzieje. Oglądałem dzisiaj przez może 7 minut transmisję z Sejmu. To jest nie do oglądania. Z żadnej strony. Ja to nie mówię przeciwko której stronie. Po prostu wszystkie te strony są nie do oglądania. Nie o tym jest ten film, kochani. Zupełnie nie o tym. Chciałem wam powiedzieć o paru innych sprawach, czyli o tym, jak ja patrzę na tą rzeczywistość, w sensie co mi, mam nadzieję, Duch Święty podpowiada, albo raczej jak mnie prowadzi przez to. Nie muszę wam się przyznać, bo oczywiście rozumiem, że bardzo wielu z was, kiedy widzi to, co się dzieje, szczególnie kiedy widzi tak to, co się wydarzało w niedzielę, tak w różnych kościołach, w tych takich aktach protestacyjnych, wulgarnych, w bezczeszczeniu kościołów, w protestach, w tysiącach ludzi, którzy krzyczą te różne hasła i tak dalej. Wiem, że bardzo wielu z was czuje niepokój, czuje strach, ma sobie taki lęk w ogóle, co to będzie, w ogóle co się dzieje w ogóle z tym światem, z tym krajem. Do tego oczywiście dochodzi jeszcze cała sytuacja ta pandemiczna na świecie. No, wiem, że bardzo wielu z was na pewno żyje w różnorakim lęku. Natomiast moi kochani, muszę wam się przyznać, ja wiem, że zaraz mnie część z was skreśli, ale ja kiedy zobaczyłem te wszystkie protesty, kiedy ruszyły, bo one pewnie jeszcze potrwają i to pewnie potrwają długo, kiedy zobaczyłem te pierwsze manifestacje, te pierwsze te krzyki wulgarne, to muszę wam się przyznać, że obudziła się we mnie wielka nadzieja. Nie z powodu tego, że te tłumy tak krzyczą i że chciałbym do nich dołączyć. Nie, nie chciałbym. Natomiast natychmiast przed moje oczy
jakby stanęła apokalipsa i stanęły teksty Pana Jezusa apokaliptyczne, szczególnie taki jeden fragment, gdzie Pan Jezus powiedział, że jak zobaczycie takie różne rzeczy, które sprawiają totalną rozwałkę tego świata, nie wiem, czy pamiętacie to w Ewangelii, będziemy to zresztą niedługo czytać, bo takie teksty zawsze czytamy w listopadzie, kiedy zobaczycie właśnie wzburzone narody, trzęsące się prawem natury ziemię i tak dalej, czyli świat się naruszy w posadach, nie? Wszystko zadrży. To wtedy jest genialne zdanie Pana Jezusa i ono mi się przypomniało. Pan Jezus powiedział, kiedy to wszystko zobaczycie, to podnieście głowy, bo nadchodzi wasze odkupienie. Kochani, jak sobie pomyślałem, jaka jest pierwsza podstawowa postawa człowieka wierzącego na to, co się dzieje. Ucznia Pana Jezusa, kogoś, kto Pana Jezusa kocha i go zna, kogoś, kogo słucha. To kiedy świat się trzęsie w posadach, to chrześcijanin, uczeń Pana Jezusa powinien podnieść wysoko głowę, nie pełen dumy zwycięzcy, nie, tylko podnieść wysoko głowę i zobaczyć nadchodzące odkupienie. Kochani, co to znaczy w ogóle? Dlaczego ja to mówię? Pamiętacie, jestem ostatnie dwa tygodnie cały czas w lekturze Dziejów Apostolskich. Ci, którzy śledzicie może na Languście, w sensie razem ze mną, czytacie Pismo Święte, mam nadzieję, że, zresztą widzę, że jest was tam bardzo dużo, że codziennie sobie czytamy Pismo Święte po rozdziale. W ostatnich tygodniach zaczęliśmy czytać Dzieje Apostolskie. Ja już oczywiście je skończyłem, bo mam nagrane do przodu. I koniec, zauważyłem w Dziejach Apostolskich jakby jedną rzecz, której nigdy wcześniej nie widziałem, naprawdę. W sensie, znam je dobrze i wielokrotnie czytałem Dzieje Apostolskie, ale po raz pierwszy, jak je tak znowu chwyciłem w całości, zobaczyłem jeden wątek związany ze świętym Pawłem. Będę to mówił w którymś odcinku, jak tam dotrzecie, to zobaczycie. Otóż, kochani, jak się dojdzie do końca Dziejów Apostolskich, zobaczy się wszystkie mowy świętego Pawła. Święty Paweł był wielokrotnie jakby stawał przed synagogami, przed Żydami, przed niewierzącymi, przed sądami, gdzie go oskarżano, przed rzymskimi sądami, żydowskimi sądami i tak dalej. Jakby ciągle Paweł musi się bronić. Jest tych mów tam kilka czy kilkanaście. To zauważyłem taką jedną rzecz, że Paweł wszędzie, gdzie staje, to staje z następującym zdaniem. Opowiada oczywiście dużo o teologii, opowiada dużo o Chrystusie Zmartwychwstałym, o całej historii Izraela, żeby udowodnić, że Pan Jezus to jest właśnie oczekiwany Mesjasz, ale wszystko poprzedza jednym zdaniem. Zawsze zaczynał tak. Staję przed wami jako świadek nadziei, którą mamy w Chrystusie. I kochani, tak mnie to przeniknęło przez ostatnie dwa tygodnie, że po prostu nie mogę. W sensie Paweł, zobaczcie, staje nie jako obrońca prawdy. Nie. Paweł nie staje jako obrońca tego, żeście są grzeszni i zabiliście Chrystusa, ukrzyżowaliście Go. O tym oczywiście Paweł mówi, to jasne, nie pomija tego, ale to nie jest jakby główny motyw. Główny motyw jest tak, że jak go pytają, co ty głosisz, dlaczego ty mówisz to, co mówisz, to on mówi, ja jestem obrońcą nadziei, jestem świadkiem nadziei, którą mamy w Jezusie. Co to znaczy? Że uczeń Pana Jezusa to jest ktoś, kto pokłada całą nadzieję w Jezusie. Kto cały swój los, losy świata, losy narodu, losy wszystkiego wkłada w ręce Pana Jezusa. To nie oznacza bezczynności, to nie oznacza oczywiście obojętności, ale on wie, że Jezus jakby ma to wszystko w rękach i niczego się nie musimy bać. I kochani, moje główne przesłanie, zaraz jeszcze pogadam, nie? Ale moje główne przesłanie tego filmu, tego mężczyzny w wieku średnim, który nagrywa filmiki na YouTube'a, jest następujące. Staję przed wami, kochani, jako świadek nadziei. Nie lękajcie się. Nie bójcie się. Ani śmierć, ani życie, ani co głębokie, ani co wysokie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani władze, nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusa, która jest nam dana. Nic nas nie odłączy od miłości Boga, która jest nam dana w Chrystusie. Nie lękajcie się. Kochani, ja rozumiem, kiedy tak po ludzku na to wszystko patrzymy, że się boimy, kiedy widzimy tą agresję czasem wręcz taką okropną, nieohydną i słowną i też w ogóle taką no, fizyczną, nie? O wtargnięcie do kościołów. Ja rozumiem, absolutnie rozumiem ból, kiedy się coś bezcześci dla nas świętego, ale nie lękajcie się, kochani, nie lękajcie się, mało tego. Kochani, mam jeszcze jedno przekonanie i dlatego też uważam, że jestem wezwany do tego, żeby podnieść wysoko głowę, bo nadchodzi nasze odkupienie. Otóż w Bogu, przepraszam, że tak mówię, bo ja nie wiem, co się dzieje w Panu Bogu, ale jakoś takie mam przekonanie. Ono może być błędne, jeżeli tak jest, to się wycofam ze wszystkiego, co tu powiedziałem. Ale mam takie przekonanie, że w Panu Bogu, jak na to patrzę, zapłonął ogień. W sensie to, co mówił kiedyś Pan Jezus, jak pamiętacie, że tak bardzo jest w Nim ogień, On tak bardzo chce, żeby ten ogień zapłonął już na ziemi. Jaki ogień?
ogień, który wreszcie zniszczy kościół. Uwaga. Tak, powiedziałem to. Jak mogłeś? Naprawdę, jestem przekonany, że płonie w Bogu ogień, żeby wypalić całe plugastwo kościoła. Otóż, kochani, jak patrzę na te tłumy, które często w różnych mediach prawicowych, albo katolickich, albo jakichkolwiek tam innych, że tak powiem, po tak zwanej naszej stronie, chociaż ja nie uważam, że to jest żadna nasza strona, ale nazwijmy to po tej stronie właśnie takiej, no, niby dobrej, tak? Że kiedy widzę te wszystkie opinie, tak, że dewastuje się miejsca święte, że należy stanąć w ich obronie, że to są wrogowie kościoła i poganie i tak dalej, i tak dalej. Nie! Ci ludzie mają dość kościoła, który przestał być ewangeliczny. Nie twierdzę, że robią to w dobry sposób. Nie twierdzę, że środki, którymi się posługują, są właściwe. Nie twierdzę nawet, że mają same dobre intencje. Nie. Ale kochani, ci ludzie, to mnie dosyć fascynuje w tych protestach, jak na nie patrzę, jest strasznie dużo młodych ludzi, nie wiem, czy zauważyliście, że w tych protestach jest bardzo dużo młodych ludzi, nie? Ci ludzie, można powiedzieć, nienawidzą kościoła. To, co w kościele wykrzykują, to, co piszą na kościołach, to, jakich używają słów i tak dalej, to, jak mówią o kościele, oni nienawidzą kościoła. Uwaga, ja też nienawidzę tego kościoła, w sensie tego. Nie kościoła w ogóle, tylko tego kościoła. Tego kościoła, który stał się absolutnie, nie wiem jak to nazwać w ogóle, jakąś, przepraszam za wyrażenie, ladacznicą polityczną. Tego kościoła, który się tak wmieszał w politykę, który jakąś swoją siłę, jakieś swoje, nie wiem, umocowanie, jakąś swoją przyszłość, jakąś swoją władzę, jakąś oczywiście wynikającą z dobrych chęci, takie pragnienie, żeby ludzi nawracać, ufundował w rzeczywistościach tego świata, tak, to musi runąć. I nie mówię, że to, co widzę, to mi się podoba i nie mówię, że nie płacze mi serce, kiedy widzę, w jaki sposób się mówi o kościele. Uwaga! Ale to jest prawdziwe, dlatego że ten kościół musi runąć. Że ta nierządnica Babilonu, jak ją nazywa Apokalipsa, i nie chodzi mi to o cały kościół katolicki, ani nie. Chodzi mi o tą jego wersję, która przestała być ewangeliczna. Wiem, możliwe, że powiecie, że używam za dużych słów, ale trudno. Mam przekonanie, że to jest po prostu gorący ogień w Bogu, który pragnie, żeby się Kościół wreszcie oczyścił. Żeby Kościół wreszcie porzucił ten sztafasz tego, co nie jest ewangeliczne. Tego, co nie ma nic wspólnego z tym, czego nas nauczył Pan Jezus. Uwaga. I to nie oznacza, czyli oczywiście ojciec mówi tak, to jest modernizm, że powinien się zgodzić ze światem. Nie, kochani. Tak jak powiedziałem, marzę o tym, żeby się na świecie nie dokonała nigdy żadna więcej aborcja. Marzę o tym. Marzę o tym, żeby ludzie mieli takie serca, żeby nigdy w tym sercu nie powstała taka myśl, że dziecko jest moją własnością, że dziecko jest moim wyborem, że dziecko jest... Marzę o tym. Ale tego się nigdy nie zrobi prawem, tego się nigdy nie zrobi polityką, tego się nigdy nie zrobi ugrupowaniami, tego się nigdy nie zrobi sojuszem tronu z ołtarzem. Nigdy, nigdy, nigdy. I mam takie zdanie w ogóle w głowie, że Bóg rękami bezbożnych chce oczyścić swój Kościół. Bo może tak właśnie jest. I kiedy to widzę, kochani, to tak, tak po ludzku jest we mnie jakiś lęk, to prawda. Jest we mnie jakieś przerażenie, że nagle wychodzi prawda o tym, jakby, że Kościół w ogóle całkowicie stracił już autorytet. I bardzo dobrze. Bo ten autorytet, który próbuje zbudować, autorytet budowany właśnie na układach, na polityce, na jakichkolwiek, nie wiem, statusie społecznym, na jakiejś roli społecznej, na roli, nie wiem, narodowej, to wszystko musi po prostu w gruzy upaść. To wszystko się musi po prostu rozwalić w pył, żeby nie został kamień na kamieniu. I tak, możliwe, że zostanie mała trzutka, że się okaże, że ta potęga kościoła, wypełnione kościoły, to jest fałsz i mit. Że to całe nowe pokolenie młode, które w tej chwili tak krzyczy przeciwko kościołowi, nie będzie chciało do niego wrócić, bo nie będzie chciało wracać do takiego obrazu kościoła. Ja się nie dziwię, bo ja do tego kościoła też nie chcę wracać. No ale tak mówi Pan Jezus u Łukasza, 12 rozdział. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujący swojego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Co mają zrobić chrześcijanie dzisiaj? Mają się zająć tymi, którzy potrzebują pomocy. Nie interesuje mnie zupełnie, jaka będzie ustawa i nie interesuje mnie zupełnie, jakie rząd przyjmie programy pomocowe, chociaż byłoby super, żeby takie były. Interesuje mnie to, że jeżeli obok ciebie, w bloku albo trzy domy dalej, jest sąsiad albo sąsiadka, którzy wychowują niepełnosprawne dziecko i ma ich rząd w dupie i nie daje im żadnej pomocy. Nie interesuje mnie to, co robi rząd. Interesuje mnie to, czy my jako chrześcijanie zajmiemy się pomocą. Że jeżeli będzie gdzieś jakaś mama, która będzie miała ciążę, która jest zagrożona jakąś chorobą, dzieciątko, które na przykład będzie miało zespół Downa, to staniemy obok tej mamy i powiemy nie, żebyś tylko nie zabiła tego dziecka, tylko powiemy, pomogę ci je wychować. Będę razem z tobą. Moje mienie jest twoim mieniem. To, czego ci braknie, to ci pomogę i ci dam. My jako chrześcijanie powinniśmy wziąć ciepłą herbatę i pójść do tych protestujących, którzy łażą po dużych miastach i krzyczą, bo zimno jest wieczorem. I powinniśmy dać im tę herbatę. I to nie oznacza, że się z nimi zgadzamy. To nie znaczy, że będziemy wykrzykiwać takie same hasła jak oni. Nie. To nie znaczy, że zgadzamy się na to, żeby jakiekolwiek dziecko było zabijane. Nie. A na zawsze będę pamiętał ojca Stanisława Dobeckiego z klasztoru w Poznaniu. U nas pod klasztorem w Poznaniu zawsze stały prostytutki. Takie to było miejsce. I ojciec Stanisław do nich wychodził co wieczór z herbatą. I nie mówił im, będę się modlił za was. Tylko mówił, pewnie wam jest zimno, więc macie herbatę. My chrześcijanie mamy być tymi, którzy przepasali biodra i którzy są gotowi do wszelkiej pomocy, do wszelkiej służby, do bycia tam, gdzie ktoś jest pogardzany, odrzucany. I tak, super by było, żeby wszyscy tak myśleli, żeby takie było prawo i żeby dla każdego to prawo było oczywiste. Ale tak nie jest. I zmiana tego, w sensie prawa albo czegoś, nic nie zmieni. Dlatego, że przestaliśmy być świadkami oczekiwania. Kiedy ktoś krzyczy w naszym kościele albo go marza napisami, tak, oczywiście, że mamy prawo do modlitwy i mamy prawo bronić swoich miejsc. Jeżeli ktoś będzie wasz kościół atakował, zadzwońcie po policję, oczywiście, że tak. Jeżeli się to da, to go spokojnie i łagodnie wyprowadźcie. Błagam, nie używajcie nigdy żadnej przemocy. Nigdy. Powiecie, ale oni używają przemocy. Trudno. My nie odpłacamy przemocą za przemoc. Jeżeli ktoś będzie krzyczał w trakcie mszy świętej, przerwijcie mszę świętą, spróbujcie tego człowieka z kościoła wyprowadzić. Bez krzyku i bez mówienia mu, że pójdzie do piekła, bo bardzo możliwe, że jego gniew jest słuszny, źle wyrażany, źle ulokowany, nietrafiony tam, gdzie trzeba, ale słuszny. Zadzwońcie po policję, jeżeli nie będzie chciał wyjść tak. Jeżeli ktoś pomarze kościół sprejem, to następnego dnia niech parafianie zamalują to miejsce. Tak. Niech ten kościół odnowią. Natomiast z nikim nie walczcie. Do nikogo nie krzyczcie haseł. Nie używajcie żadnej przemocy. Bo to nie jest Ewangelia. Moi drodzy, ja mam w sobie wielką nadzieję. Wielką nadzieję. Dlatego, że jak patrzę na to wszystko, to mam takie przekonanie, takie pragnienie, które mam nadzieję jest jednoznaczne z pragnieniem Bożym, gdzie Bóg mówi, kiedy się wreszcie oczyści mój Kościół? Kiedy wreszcie porzucicie sprawy tego świata? Kiedy mi się powierzycie w Ewangelii? Bo tylko to jest nam potrzebne, tylko to. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie serce wasze. Uff.
Pewnie by trzeba jeszcze dużo powiedzieć. Ale w końcu jestem mężczyzną w średnim wieku, który kręci filmiki na YouTube'a. Więc nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. I właśnie o to chodzi. Żebyśmy nabrali do tego wszystkiego dystansu, bo ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani władza, ani nic wysokie, ani nic głębokie, nic nie może nas oddzielić od miłości Chrystusowej. Nie bój się, mała trzutko. Nie bój się, bo spodobało się Bogu dać wam królestwo. Mała trzutko. Nie powiedział wielki narodzie. Mała trzutko. Jak dla mnie i mnie, to wystarczy. Proszę na koniec wybaczyć te głupoty, ale to jest tak naprawdę zachęta do jednej sprawy. Mnie przez ostatnie dni bardzo nosi i bardzo mi nadaje w ogóle nadziei i ducha pewien kawałek, który bardzo wam polecam. Znajdziecie go tu albo tu, nie wiem, tam sobie to będzie strony, będzie odnośnik. Jest taki bardzo fajny duet Piano Guys, na pewno o nim słyszeliście, jak nie to usłyszcie. Że robią takie covery na fortepian i na ten, i na wiolonczele, różnych tam takich słynnych piosenek. Jest taki kawałek, który zrobili, to jest kawałek tych Coldplayów i Chainsmokers, w sensie taki jest duet, zrobili taki cross i oni to zrobili w wersji na pianino i na ten, i na no, wiolonczele tam, czy kontrabas, nie, wiolonczele chyba. To jest po prostu, to ma taką energię, kochani, chodzę po prostu w uszach z tym, jak byłem na proteście z Herbatą ostatnio, to w uszach to miałem, po prostu to mnie tak napędza, kochani, że to w ogóle jest super sprawa. Więc posłuchajcie sobie, może komuś z was ten kawałek da jakąś nadzieję, mnie on strasznie nosi, po prostu aż mnie rusza wszędzie, więc proszę wybaczyć głupoty. To tylko po to, żeby ci, którzy nie lubią, mogli powiedzieć, no ten to jest po prostu pajacz, a reszta się może uśmiechnie. W tych smutnych czasach, bo one wcale nie są smutne. Kochani, bardzo was ściskam, bardzo was błogosławię. Miejcie się proszę najlepiej na świecie, bo Pan Jezus jest z nami, więc nie ma się czego bać. Miejcie się dobrze, ściskam. Pa!